Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy znasz różnicę między poszczególnymi typami listingów, takich jak MLS, Exclusive czy Open? Są one zasadnicze. Jakiekolwiek wątpliwości chętnie wyjaśnimy. Po więcej informacji i pomoc skontaktuj się z nami. Porozmawiajmy przez chwilę o Tobie. Pracujesz i zarabiasz? Świetnie. Ale co będzie, kiedy już przestaniesz? Czy wiesz, że połowa ludzi w Kanadzie ma odłożone na emeryturę mniej niż 3000 dolarów? I dlatego tu jesteśmy. Aby pomóc Ci nie tylko, kiedy zarabiasz, ale także, kiedy przejdziesz na emeryturę. Pamiętaj, z Credit Union nie tylko oszczędzasz na emeryturę, ale jednocześnie zmniejszasz swój podatek. Odwiedź nasze biura lub zadzwoń i zapytaj o naszą ofertę RRSP. Polish Credit Union. To ma sens. The solution to COVID-19 starts with you. Stay home and away from others if feeling ill, even with mild symptoms. Keep 2 meters apart from anyone outside your household, even if they're family or close friends. Wear a face covering inside public spaces and workplaces. Wash your hands often. Take the online self-assessment to learn if you should get tested. Our job to stop the spread is not over. By working together, we will make a difference and keep everyone safe. To learn more, visit ontario.ca/coronavirus. Zapraszam na najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego, który ze względów rodzinnych nadal przebywa w Polsce. Witam Państwa bardzo serdecznie. Smutna wiadomość dotarła do nas z Connecticut, gdzie w wieku 77 lat zmarł Hilton Valentine, gitarzysta i założyciel legendarnej grupy The Animals. Pochodzący z North Shields w Anglii, Valentine założył popularnych Animalsów w 1963 roku wraz z wokalistą Ericiem Bardonem, basistą Chase'em Chandlerem, hamondzistą Alanem Price'em i perkusistą Johnem Steelem. Napisany w 1964 roku najsłynniejszy utwór zespołu, cover starej amerykańskiej ballady The House of the Rising Sun, trafił na szczyty list przebojów zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Stanach Zjednoczonych i utrzymywał się tam przez wiele tygodni. Hilton Valentine, którego partie gitarowe można usłyszeć w wielu innych klasykach Animalsów, był pionierem gitary wpływającym na brzmienie rock'n'rolla przez kolejne dziesięciolecia. Pozostańmy jeszcze przy tematyce muzycznej. Otóż długo wyczekiwana i zapowiadana na jesień premiera biograficznego filmu o Elvisie Presleyu została przesunięta na czerwiec 2022 roku. To jeden z najbardziej oczekiwanych obrazów tego roku. Baz Luhrmann, twórca Roztańczonego Buntownika, Romeo i Julii czy nowej wersji Wielkiego Gatsby'ego, tym razem zrobił film o ikonie popkultury XX wieku. Spojrzał na jego trwające ponad 20 lat relacje z tajemniczym menedżerem pułkownikiem Tomem Parkerem. W tle tej opowieści o zdobywaniu sławy i życiu w jej blasku jest tracąca niewinność Ameryka. W roli króla rock'n'rolla występuje konsekwentnie pnący się w górę Austin Butler, znany m.in. z filmów Pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino i Truposze nie umierają Jamesa Jarmusza. W roli pułkownika Parkera zobaczymy Toma Hanksa. Spóźnione odwiedziny to tytuł najnowszej premiery online w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Spektakl Spóźnione odwiedziny w reżyserii Iwony Kępy zaczyna się trochę jak Bóg mordu Jasminy Rezy. Dwa małżeństwa spotykają się, by porozmawiać o problemie, który skłócił ich dzieci. Tym razem jednak nie będzie śmiesznie, bo i temat nie nastraja do żartów. Wykluczenie, hejt, samobójstwo to problemy, które porusza spektakl i które rozpaliły dyskusje wśród publiczności w Kanadzie czy na West Endzie.
Spóźnione odwiedziny to fascynująca sztuka cieszącego się ogromnym zainteresowaniem na świecie młodego kanadyjskiego artysty Jordana Tannahilla. Na scenie zobaczymy Dominikę Bednarczyk, Natalię Strzelecką, Macieja Jackowskiego i Marcina Sianko oraz gościnnie studentów Akademii Sztuki Teatralnej. Więcej informacji oraz link do transmisji znajdziecie Państwo na stronie internetowej teatru. Napisał teksty do ponad 1000 utworów, a jego piosenki zna każdy. Jacek Cygan, który niedawno obchodził 70. urodziny, ma dla swoich fanów wyjątkowy prezent. To jubileuszowy koncert autora, którego przedstawiać nie trzeba. Pisze prozą i wierszem, tworzy musicale, libretta i spektakle teatralne. Jednak na pierwszym miejscu od zawsze stawiał piosenkę. Swoją przygodę ze światem muzyki zaczynał zespołem poezji śpiewanej Nasza Basia Kochana, który w 1976 roku zdobył pierwszą nagrodę na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. Rok później program Trzeci Polskiego Radia wyróżnił piosenkę Rozmowa przy ściemnionych światłach, napisaną wspólnie z Elżbietą Adamiak. Nagród, tytułów i odznaczeń przybywało w imponującym tempie. Są wśród nich triumfy na Krajowym Festiwalu Piosenki Polski w Opolu i drugie miejsce w konkursie Eurowizji za piosenkę To nie ja byłam Ewą w wykonaniu Edyty Górniak. W koncercie jubileuszowym usłyszymy m.in. zwycięskie kompozycje z Opola Jaka róża, taki cierń Edyty Geppert czy Mrok Ryszarda Rynkowskiego oraz utwory z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, Grzegorza Turnała, Stanisława Sojki i zespołu Kombi. A śpiewają je m.in. Elżbieta Adamiak, Beata Rybotycka, Stanisław Sojka i Jacek Wójcicki. Wydarzenie dostępne jest online na platformie Play Kraków. I to wszystko na dziś, a ja dziękując Państwu za uwagę, zapraszam za tydzień, życząc udanego, a przede wszystkim zdrowego tygodnia. Do zobaczenia.